Dzieci ulicy. Wstęp. W 2016 roku w USA w grze Powerball, jest to amerykańska odmiana naszego lotto, pewien człowiek wygrał 4 miliony dolarów. Nie była to jakaś rekordowa wygrana, ale wystarczająco duża, żeby spokojnie i godnie żyć, nie mając problemów już do końca życia. Człowiek, który cieszył się tą wygraną, był też wielokrotnym przestępcą o dość długiej liście przewinień i był dobrze znany tamtejszej policji. Miał za sobą też kilka odsiadek w więzieniu. Ale to chyba go nigdy nic nie nauczyło i nie odstraszyło od tego zgubnego stylu życia. Po jakimś czasie od wygranej został ponownie aresztowany, a w jego domu znaleziono narkotyki o wartości około 500 tysięcy dolarów i dużą sumę gotówki. Wyobraźcie sobie, ten człowiek po odebraniu swojej wygranej kupił ogromną ilość narkotyków, wynajął dealerów i zaczął na ogromną skalę handlować w swoim mieście prochami, gdyż chciał zostać miejscowym bossem. Po rozprawie sąd wydał wyrok 21 lat więzienia. Taki wysoki wyrok umotywował tym, że podejrzany, mimo tego, że wygrał wielką sumę pieniędzy, dzięki której mógł zacząć nowe życie, wykorzystał ją na to, żeby dalej żyć jak bandyta. Według sędziego był on tak zepsutą i zdegenerowaną osobą, że żadna okoliczność nie mogła go zmienić, nawet wygrana tak dużej sumy. I dlatego nie można było zastosować w stosunku do niego żadnej taryfy ulgowej. Nic nie mogło go usprawiedliwić. A jest to autentyczna historia. Długo myślałem, dlaczego tak się stało. Przecież taka ilość pieniędzy mogła totalnie zmienić życie tego człowieka. Nawet jeśli był uwikłany w jakieś brudne sprawy, to mógł spokojnie to wszystko zostawić i zacząć wszystko od nowa. Może całe życie był wychowywany na ulicy i nie umiał żyć inaczej. Może nikt mu nie pokazał, jak można żyć inaczej. Może. Tego może mogło być więcej, ale jedna rzecz była pewna. Jego nieprzemienione serce było tak przesiąknięte złem, że nie umiał inaczej. Wiem tylko tyle, że wybrał bardzo źle i to dla niego się fatalnie skończyło. Ale dlaczego tak wybrał? Ciągle o tym myślałem, aż w końcu przypomniały mi się słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, 19 werset, który mówi tak. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. I to było istotą problemu. Jego serce. Serce, które było zepsute i złe. To z jego wnętrza płyną nasze myśli i tym, czym ono jest wypełnione. Kierujemy się, a ten człowiek miał same złe rzeczy w sercu. Dlatego wybrał życie, które było zgubne dla niego i żadna ilość pieniędzy nie mogła tego zmienić. Cokolwiek i ilekolwiek by pieniędzy wygrał, to i tak zrobiłby to samo, bo jego serce było nieprzemienione. Czasem myślimy, że jakbym wygrał kupę kasy, to byłoby ze mną inaczej. Albo bym gdzieś wyjechał daleko, zakochał się, znalazł lepszą pracę itp. Przykładów można byłoby więcej podać, ale żadna okoliczność zewnętrzna nie może wpłynąć na ciebie, jeśli twoje serce jest nieprzemienione i wypełnione złem. Jeśli w twoim życiu rządzi grzech, to on zawsze będzie tobą kierował i prowadził cię do śmierci, nigdy do życia. Bohaterowie poniższej historii też dokonywali złych wyborów, ponieważ w ich sercu był grzech i wybierali to, co złe, bo byli zniewoleni nim. Słowa Jezusa pokazują tę prawdę. W Ewangelii Jana, 8 rozdział i 34 werset mówi tak. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Grzechy te zatruły tych ludzi. Część z nich nigdy nie próbowała z nimi walczyć, ale inna część na różne sposoby starała się zmienić swój los, jednakże nadaremnie. Zmiany w ich życiu zaczęły się, kiedy sięgnęli już dna i dłużej tak nie mogli żyć. Woleli umrzeć w tej swojej beznadziei, bo to wydawało się lepsze niż życie, które prowadzili. Śmierć wydawała się lepszym rozwiązaniem. Ale zawołali do Boga, żeby się nad nimi zlitował i pomógł im. A on w swej nieograniczonej miłości do ludzi odpowiedział i dał im nowe życie. Wszyscy oni upamiętali się ze swoich grzechów i zostawili swoje stare, grzeszne życie, wybierając Jezusa, który przyszedł i umarł za ich grzechy. To Jezus im pomógł i odmienił ich los, dając nowe życie i nowe serca, które już nie były wypełnione grzechem.
ale i miłością do tego, który ich wyratował. Może dziś jesteś właśnie w takim miejscu swojego życia, że chciałbyś żyć inaczej, ale nie potrafisz. Może próbowałeś poradzić sobie ze swoimi problemami, nałogami, kłopotami, ale to wszystko zawiodło. Przeczytaj spisane tu historie i zobacz, jak dobry jest Bóg dla grzesznika, który do Niego woła. Nie osądza, nie ocenia, a ratuje. Taki właśnie jest Jezus. I o tym opowiada ta historia, ta książka cała. Dzieci ulicy to zbiór 15 historii, autentycznych historii, ludzi właśnie, którzy żyli grzesznym życiem. Bandyci, narkomani, ludzie, przestępcy z pierwszych stron gazet czasami nawet. Ludzie, dla których więzienie było domem. Ale Jezus przyszedł do ich życia i ich zmienił. Paweł, Piotr, Ewelina, Marcin, Paweł, Kamila, Grzesiek, Irek, Renata, Jacek, Suzan, Mirek, Tomek, Małgosia oraz Kamil. To bohaterowie tej powieści, Dzieci ulicy. Przeczytaj, zobacz, jak Jezus może zmienić życie każdego.